Witam w kolejnym odcinku Prostych Sztuczek, tutaj z Ludwiczkiem, odcinek numer 2. Dzisiaj wdrożymy kontrolowanie wizji na midzie i zobaczymy, co Ludwiczek się nauczył z ostatniego odcinka. Co się nauczyłeś, pamiętasz coś? Żeby nie intować. No to wiemy. Ale już, nie, no. Przede wszystkim nauczyłem się, żeby się nie tiltować. Bo ja uważam, że to mi najbardziej zniszczyło całą grę. Bo już się nie mogłem skupić. Drugą tak, na pewno. Tak. A w pierwszej grze na czym się skupialiśmy, pamiętasz? Na tym, żeby się nie bać. Dokładnie. Jak przeciwnik wyrzuca swoje wszystkie skille, to możemy w niego śmiało wchodzić, ponieważ wszystko ma na cooldownach. Dokładnie, tak. I warto kontrolować też pozycję drużyny przeciwnej na mapie, żeby podchodzić, schodzić na linię, pofarmić. No, tak bardziej zaopiekować się tutaj bocznymi lane'ami, żeby nie tracić minionów, tak? Dokładnie. No i dobrze, no i całkiem okej, zapamiętałeś? Czekolad to jeden z najbardziej utalentowanych graczy League of Legends w Polsce. Swoje umiejętności na środkowej alei potwierdził, wygrywając zarówno Mistrzostwa Polski, jak i prestiżowe turnieje międzynarodowe. Ludwiczek. Aktor, influencer, youtuber, a przede wszystkim zapalony gracz. Choć gra nie jest mu obca, do statusu utalentowanego zawodnika dzieli go niełatwa przeprawa przez świat League of Legends ze swoim trenerem. No właśnie, League of Legends to jedna z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie, która stała się dodatkowo również dyscypliną e-sportową. Podstawy rozgrywki nie są skomplikowane. LoL jest produkcją strategiczną, w której dwie pięcioosobowe drużyny walczą ze sobą, by zniszczyć bazę przeciwników. Proste? Banalnie proste. Trudniej robi się, gdy zagłębimy się w szczegóły. Wraz z Czekoladem i Ludwiczkiem udowodnimy jednak, że nawet najtrudniejszy uczeń może zmienić się w mistrza. W tym odcinku postaramy się popracować troszeczkę nad wizją, tak żeby Ludwiczek zrozumiał, jak działają wardy i w których miejscach je stawiać i po prostu co one nam dają i jak możemy zbudować na tym przewagę. W takim razie możemy przejść do gierki i zobaczymy, czym teraz będziesz grać. Raczej obstawiam, że będzie kontrolny mag, ale może podpalisz jakimś asuo. Może niekontrolowany mag. Kontrolowany. No ty kontrolować się nie będziesz dobrze w sumie. Mam zaczynać? No chyba jo. Dobra, to startuję. Lecz ten. No dobra, no. Dobra. O, zespoł. No widzisz, znowu las pick idealnie. Sebastian. Prosty, że tak, widzowie, ale dzisiaj jest... Kto z tą... Wędrujący krab z tobą się zeswapował. Tak, no skalniaczek dzisiaj. Skalniaczek, czyli niezabijalny po prostu. No mówisz, zobaczymy. Jak nie będzie 10 śmierci, to spoko. Panie trenerze? Dobrze, więc celujemy w kontrolnego maga, więc co może być ciężkie do grania przeciwko? Nie wiem. Taki action na przykład? Okay. Czekaj, grasz kontrolnym magiem, czyli Viktor, Azir i no potrzebujesz zbanować jakiegoś asasyna, który może ci utrudnić życie. Powiedzmy Z jest dobrą odpowiedzią. Dokładnie tak. Myślałem o Katarinie też jeszcze. Katarina też jest całkiem spoko, zwłaszcza jak będziemy celować właśnie w Zoe, bo niestety Azira nie masz na koncie. Jeszcze jestem bambiczkiem. Bambiczkiem jesteś, dokładnie tak. No, pomimo 8 lat grania w League of Legends, w ogóle widziałeś moją tą i... a nie mogę tutaj co, sprawdzić. Co no tą, miałem tą ikonkę, wiesz co to jest. Honor 5? Nie Honor 5, masz te ikonki, awatary te. No. To mam ikonkę z Warsaw z 2015 ustawioną. Wiocie, a ja mam Fanatic 2013. Dobra, kto pytał? Z draftu możemy zobaczyć, że przeciwnik tutaj pikuje Nasusa i Nasus nie wiadomo, gdzie będzie jeszcze grał, możliwe, że na topie. Mają dosyć dziwne czempiony dokładnie, bo Jax, Nasus. Obaj mogą dżunglę. Obaj mogą grać dżunglę, topa. Zwłaszcza, że to jest silver, więc no tutaj nie wiadomo, co się dzieje. Nasus też na dżunglę. Ty masz taki bardziej agresywny botlane, więc prawdopodobnie gdzieś miał też prajo na bocie i będziesz mógł tam pomagać im, dociskać bardziej. Yasuo też jest taką w miarę dobrą odpowiedzią przeciwko control magom, więc... No będziesz musiał się tutaj popisać lepszymi mechanikami, powiem ci, okej? Okay? Masz to jak w banku. Możemy zagrać Vex, tak szczerze. Jest lepszą odpowiedzią w Yasuo niż Zoe. Gameplay będzie bardzo podobny, więc zagrajmy po prostu tutaj Vex. Żebyś miał lepszy matchup, bo matchup jest bardzo ważny, jeśli chodzi o mida. Bo kto ma mid prio, no ten może tak jakby kontrolować to, co się dzieje na mapie. Panie trenerze, mam 20 sekund. No to szybko, no to lecimy, co byś zagrał. Ale nie, elektrokuta. Okay, Środek, prawo i prawo. Okay. Prawo i tutaj chcemy zazwyczaj... Nie. Jak grasz kontrolnym magiem, to chcesz grać zazwyczaj ciastka. Okej. Okay. I cooldowny. I tutaj atak speed w runkach, żeby się łatwiej farmiło. Armorek, idealnie.
No i możemy przychodzić do gierki. Prościutko! Ale to siedzi. No musisz zaorać. No będzie orany. Ostatnio jak grałeś Yasuo na customie i pokazywałeś to, to się wylałeś trochę. No, bo nie miałem, wiesz... No czego? Odpowiedni... No to była pierwsza gra klikana tutaj w tym miejscu, no wiesz jak... Stresowałeś? Jest. Tak, jeszcze ty siedzisz obok. Wiesz, gwiazda gwiazda LEC. Gwiazda. No, to niezła gwiazda. No. No. Nie wszystko, co się świeci, jest złotem. No tak. Dobra, spoko. Kiedyś wrócę na szczyt. Celem tej gierki będzie cały czas puszowanie mida i zapewnianie naszemu botlane'owi wizji, bo tak jak wspominałem, Kai'Sa i Pyke to postacie, które chcą dociskać i musimy im zapewnić po prostu odpowiednią wizję i tutaj prają z mida, żeby Yasuo jakoś tam nie namieszał, żeby oni mogli grać swobodnie i dociskać przeciwny botlane. Więc musisz też robisz uważać na Nasusa. Okay. Nasus nie ma dobrych ganków, tak szczerze. To jest Nasus dżungli z jakiegoś powodu. No słowa, nie jedynie. No, raczej no, tragiczny jest. Lee Sin jest dwa razy silniejszy, więc jak będzie 2 na 2 na midzie, powinniście zawsze wygrać. Więc też musisz grać wokół swojego dżunglera i po prostu dużo wardów. Fajnie, do dolnej strony i pink wardy, pamiętaj, okej? Okay? Tak jest, panie szefie. Pod kątem... Nie... Gramy z Donan Stringiem. Tutaj raczej na tym poziomie to tak... Podki się jeszcze nie gra. Podka się gra tak w Challengerze, w Masterze, kiedy... dwóch graczy po prostu cały czas się do odciny nawala. Tutaj będzie raczej chillowanko. I tak jak wspominałem... idzie na górę, to nie zapomnij podstaw z ostatniego odcinka, czyli last hitowanie. I granie wokół cooldownu przeciwnika, okej? Okay? Panie trenerze, zauważyłem, że tutaj Lee Sin schowy... Dobrze, dobrze. Poszedłem od razu. Ale patrz, jeszcze jak troszeczkę dalej podejdziesz, no? Na skrajek, no, to jeszcze więcej widzisz, dokładnie, tak? Rozumiem, rozumiem. Tak szczerze, macie dużo silniejszy team, jeśli chodzi o level 1. Ja nie wiem, czy nie chcesz na przykład spingować, żeby zabić tego Shena. Wy go zabijacie tu. Czemu wyż pokazałeś się? Dobra. Bibi. O, flash? Dobra, już wystarczy. I teraz klikasz tab i musisz i spingować, że treść flashowa. Jasne. To jest bardzo dobry nawyk, który fajne każdy jest gracz powinien mieć. Tym, w profesorze, że można sobie zaznaczyć tutaj po prostu timer. Ale profesor nie sponsoruje tej serii. Ja mówię, co ja mam kupnięte. No, te timery są OP. Tak, wiem, wiem. Są genialne. Dla takich kotletu. No co, i muszę patrzeć wtedy na czat, zaraz zrobię. No, jeszcze zapisz. Okej, jeszcze zapisz sobie. 5 minut flesza, trash. Chyba, że runkę gra. Więc skup się, za każdym razem jak Yasuo podchodzi, to możesz go obijać. Nie dałem mu po prostu za darmo tutaj las hitować tych minionów. Bardzo ładnie. Oj. Pamiętaj, że jak grasz postacią właśnie range... O, co on robi, ten Yasuo? Dobrze? Aj, prawie blisko, ale masz miniony, bardzo... O! Pamiętaj właśnie, że jak grasz postacią właśnie range na mele, to powinieneś prawie zawsze mieć kontrolę fali na początkowych po prostu wave'ach. No więc staraj się więcej autoatakować tych minionów, bo musisz ten level 2 szybciej wbić. O. Pamiętaj, że jak Yasuo zawsze rzuca E, to ta pasywka ci się na nim pokazuje. I dodatkowy damage po prostu mu robisz, więc nie bój się tak szczerze. Troszeczkę tutaj oddałeś mu za darmo, to powiedziałbym, ale nie ma tragedii. On nic nie kupi w bazie. Aj, nie wziąłem. Ojojoj. Ojojoj. Ile masz klipów? 3. Na 12. No, 4. On ma 4. Dobra, dobra, jest dobra skup gear. Się. Nie, okay. Nie oddawaj mu za darmo tego, okej? Okay? Dobra. Wu, wejdź. Nie, wygrywasz, masz trzeci level. A? O, tataczek? O! A? Dobra, padnie. Nie, ale strasznie rakowo to było, strasznie rakowo. Dopiero co złapałem myszkę. Dobrze. Idealny zakup na 500 golda. Darkseal, nie. Darkseala? Darkseal i podka na ten. Okej. I podka, tak. Dobra. Okej, widzisz? Wave jest całkiem dobrze ustawiony dla ciebie. Yasuo więcej traci, więc na tym tradzie, na tym 1 na 1 wyszliśmy lepiej, tak szczerze, więc... Więc gratuluję Ludwik, Mogło wyjść lepiej, wiesz? No, oj, ten kanon niestety umarł tutaj na ostatnim życiu. Ale no dobra, tutaj jest fan spokojnie. I następnego ja postaram się spuszować i zrobić tą wizję do bota, taki jaki był plan, okej? Okay? Mhm. Jak ten Yasuo tak daleko wychodzi i nie ma flesza, to możesz spingować go i Lee Sin może podejdzie od góry. Okej. Okay.
Ale są kasztane. Jeszcze spingować smierze flesza użył wcześniej. I stara się też rzucać combo. Jak nie są od W zaczyna, kiedy właśnie on tutaj podchodzi. Tak, za mele, za się, wiesz? Bo ty zawsze E trafisz. Patrzyłem sobie na Lissina, on właśnie do mnie podchodzi. O, widzisz? O, może tutaj coś poświrujecie? No. O, ładnie, Q. Będzie martwy? Dawaj. Dobra. To nie jest takie złe, bo patrz, jaki duży wave idzie w jego stronę. I on musisz się musi to spuszyć to jak najszybciej, żeby on jak najwięcej stracił. Czy ten Yasuo cofnął? Nie zwróćcie uwagi? Tak, chyba tak. No to musisz dopuszczować, rzuć W, nie bój się. On tu straci bardzo dużo. My nie mamy many, więc musimy cofnąć raczej. Nie bij tego tureta, to jest troszeczkę niepotrzebne. W sumie w tej minucie on jeszcze ma blokadę, już, nie? Tak. Zostawić do piątej minuty tutaj turety właśnie mają dodatkowy armor i resisty, więc nie opłaca się ich po prostu bić. Tak, zostaw. Dobra. Możemy kupić teraz książeczkę i pink warda. Nasus był gdzieś na raptorach, więc twój botem powinien być w miarę bezpieczny, ale możesz im spingować, że Nasus jest gdzieś w dole. Okej. Okay. Pamiętaj, że ten kontrolny ward czyści właśnie wizję wokół siebie i przeciwnikom zabierasz tę wizję dodatkową i no, mają po prostu ciemno na mapie. Mhm. Ale to dopiero robimy zazwyczaj, jak spuszujemy wave'a, żeby przeciwnik nie zabrał nam go jakoś tak za łatwo. O! Wygrywasz, nie bój się, instynkt, ignite. Uuu, bangerang, brawo. Ja się nie bałem, ja go tylko baitowałem do tak, siebie. Tak, dobra, i co? I puszuj teraz jak najszybciej. Okej, dawaj. Możesz też spojrzeć na bota, jeśli masz taką... Botlej, no, mógłbym tam zejść nawet, wiesz? Kanon? Dobrze, zobacz, tam będziesz mógł coś zrobić, ale nie schodź oczywiście, jeszcze. Oczywiście, że będę mógł. Nie schodź jeszcze, puszuj, musisz dopuszować wpierw. No dobra, już tylko proszę, musisz tak być świadomy tego, co możesz zrobić na mapie, okej? Okay? Dobrze, ja chciałem już po killerem lecieć. Dobra, już nie kozacz. Okej, okay, Nasus nam idzie, możesz go spingować, żeby drużyna wiedziała, że on... I cofaj. Okej. Okay. Dobrze, oni powinni wiedzieć, że Nasus jest tutaj na midzie, więc twój Lee Sin może coś poświrować na bocie, bo mają przewagę liczebną. Sprzedać podkę. Ciaska lepiej sprzedać po prostu. Nie tak, prawym. Okay, dobrze. No i kup tego. Okay. I zasuwaj na minę znowu. Dobra. Darkseer jest item, który dzięki zabójstwom daje nam dodatkowe staki, które po prostu dają nam dodatkowe AP. Pokaż na Darkseera. No, za każdego killa dostajesz jednego staka. I tak szczerze, jak nie będziesz umierać, to będzie się bardzo nam opłacało. Nie zabijesz go na hita. O! No na hita go nie zabijesz? On ma piąty level, tak szczerze, no więc mówię, chyba wygrywasz. Wiem. O kurde, ale świrujesz, ty! Widzieliście to? Proste, że tak! Jo! Prostytko, nie? Zaorane. Dobra, mówiłem, że się nie boję. Ty. Może ty powinieneś mnie coachować tutaj, co? Ja mówiłem, że ja dobrze gram w X, no. To wiesz co? Ja... Bot się założyłem, że... Nie, hituj playta. Dobra, no okay. I teraz zobacz, teraz masz okienko, żeby spojrzeć. Rusz. Widzisz? Ale masz ruszyć, nie masz tam iść. Okej, dobrze. Ale co mam? Bo nie wiem, co to znaczy ruszyć. O co no masz lewy myszki, ruszyć tam, zobaczyć, co się dzieje, żeby po prostu zobaczyć. Okej, tylko, okej. Okay. No to ruszysz? No to mówiłem, że tam się puszowało, no to mówiłem, mogę tam zejść. O, idzie do mnie Nasus. No i co? Możesz listyć, bo... No nie, no... Listyć, halo! Ziomek! Dobra, przekasztaniłem to, ale to dlatego, że nie wiedziałem, o co ci chodzi. Dobrze, zobaczmy to na analizie, minuta 8, prawda? Zapiszę sobie w timerze. Ojejku, botę tam też, której nie oddaję. Trochę jesteś interka, najlepszym zawodnikiem swojej drużyny w sumie. Nic nowego? No, po tej gierce Akali to nie powiedziałem. Wszystko sfarmione, widziałeś? Tak, a czemu nie odpowiedziałeś mi na Akali? A co mam się wypowiadać? O! Oj, zepsułem. Delikatnie. Dobra, ja tu ci zostawiam mechaniki już jeden na jeden. Dawaj, zerkuj. No właśnie chciałem, ale mnie porzucił. Dobra, ładnie, całkiem fajnie farmisz, masz 5 creepów na minutę prawie. Okay, tu się wywalał. Tak ja mógłbym tam tabla zrobić. Pa, no idź. Ale oni będą raczej cofać chyba po tym, co? Widzisz, już Ezreal cofa. Ale zostaje, może? Ale on nie powinien zostać. Bo... Dobra, pójdę od Tribusza. Możesz spróbować, ale według mnie ten trash raczej cofnie. Pokaż, na co się stać, no. Co? I co? No dobra, no i cofka. No i co? Pokaż na mida? Pokaż. No, co się dzieje z tym wave'em? No, dochodzi do mojego tego. A, bo ty chcesz karmić swojego tureta, tak? Tak. Żeby silniejszy. Nie, tak to nie działa, widzowie.
Nie działa tak jak coś. Dobra, była okazja, trzeba było spróbować zejść. A, dobra, no to niech ci będzie. No, nauczyłeś się czegoś, że przynajmniej nie opłacało się schodzić w takiej sytuacji, prawda? Tak? No, zawsze mogło to wyjść. No tak. Nie, no trochę byłem spóźniony. Gdyby to było 5 sekund wcześniej, jakbym tam poszedł, to miało to sens wtedy, więc. No dobra, no to nauka nie idzie w las, tylko w nas, więc następnym razem nie zejdziesz. Mhm. Dobrze, że spingowałeś, bo tutaj... Ale ja sobie raczej powinien cofać, bo on bał się dopuszczać tego wave'a i chyba miał troszeczkę golda, więc... Oj. Więc nie powinno go być na bocie. Puszuj i okay. Jak rzucisz Q, to zobacz, rusz sobie kamerą gdzieś. Jest na bocie, się puszują. Ale musisz bić minion. Ale on bije tego. Ale patrz, okej. Okay. Okay, bo ty chcesz, żebym tak szybko zrobił. Tak, patrz, bo ty nie używasz spacji w ogóle. Okej. Okay. A, okej. Jak ruszysz sobie kamerą i od razu klikasz spację, żeby kamera do ciebie wyszła. On się nie cofnął. On nie cofnął, to możesz go poświrować. O, RK. Pum, bangerang. Prościutko. Nice. I co? I znowu Q. Musisz najpierw Q rzucić i teraz możesz zobaczyć. Okej, okay, a to się puszuje. Mógłby to w sumie spuszować, to i podejść, co? No to dawaj, no to spróbuj, zobaczymy. Masz tu playta się do wzięcia, tak szczerze? Ale to się puszuje, pa. Okej? Okay. Nie mam R-ki, o. Ale... To jest dobre zejście. Umiem zdążyć. Zobacz, na lewo musisz iść. Zobacz. Jak on gra? Normalnie, dobra. Możesz kontrolnego warda zawsze postawić, żeby zobaczyć, czy ma wizję. I postaw kontrolnego warda, żeby zobaczyć, czy ma tu wizję, no. Okej, okay, nie miał, czyli możecie go zabić. Dawaj, killa zabierz. Dobrze! Prościutko, kaparoni! Szybko do bazy. Okej. Okay. No tak, bo on dopiero tutaj podchodzi, jest jeszcze z kanonem wave. Tak, i ty masz bardzo dużo golda, możesz kupić już swój item i do tego bucika. Jasło schodzi do mnie tam, czy zaraz do ciebie, jak ty w bazie jesteś? Znaczy tutaj, a dobra. Dobra, idź już powoli. Powoli musisz wychodzić z tej bazy i teraz kupisz jeszcze książkę szybko, no. Dobrze. I zasuwaj na mida. Ten kontrolny ward nam pokazał, czy Jax miał tam warda, czy nie. Troszkę za późno go rzuciłeś, tak troszkę się zastanawiałeś, ta, ale... Ale właśnie pada są te wordy, nie? Skupiałem się na czym innym i trochę cię nie słuchałem, dopiero jak powiedziałeś za czwartym razem, to wtedy cię ogarnąłem, że chodziło ci o control worda. Dobra. Wybaczam ci, wódeczka moja. O, nie, Ewe Frosta raczej chcesz rzucać, jak ten jasło będzie w ciebie wchodził, wtedy będzie łatwiej ci po prostu go trafić. On jest takim kotletem, że on cały czas będzie wskakiwał w ciebie, widzisz? Teraz miał być Ewe Frosta, może by coś po prostu to zmieniło. Masz areczkę? Mhm. O, dobra, spinguj flesza. Mhm. Dobrze. Więc jak list jest ogarnięty, więc tutaj przyjść i jakoś to wykorzystać. No, mogę to tam podejść. Troszkę szkoda, że nie masz R-ki właśnie, więc... Mógłbym zwardować, żeby... Ten potencjał pomagania drużynie troszkę... Chociaż... Staraj się nie zaczynać z tego E, w takiej sytuacji, kiedy ciężko ci jest trafić. A list nie jest od dołu, nie patrzyłeś. Może tutaj możecie poświrować. Chociaż on przegrywa na tego, na Blue Buffa, więc musisz uważać. No tak. Jesteś sam, tak szczerze. Trochę jestem sam w tej gierce, no ale dobra, jakoś to leci. No, wydaje mi się, że ta gierka jest fajna, bo ona nie jest stąpem w żadną stronę, więc... widzowie tutaj się dużo też nauczą. Zwu, dobrze. Masz pajka, nie bój się. Instynkt? Nie bój się. Instynkt samca alfa, a Everfrost na kogo? Zapomniałem. Jakbyś użył? Zapomniałem, że byłby go mam. Kilek? To jest jak z Zonią. Byłby kilek, co? O Jezus, mama sita. Zbejtuj się. Bejtuję właśnie, no. Zbejtował na huka. Tylko, widzisz jak te Q rzucasz? Bardzo słabo. Everfrost? O, Jezus, dobra. Typowy gracz Yasuo. Jestem do przodu. Dobra, nie, i co tu robisz? Po prostu sowka. Tak, dałem okru. Listin wchodzi. O, dobrze, to zbajtuj. Nie powinien cię zabić na Q. O, Jezu, jaki kopniak. I teraz dopuszczaj. I spinguj, napisz, może ci pomógł. O, widzisz, zajebiście. Znaczy bardzo dobrze. A, bo on ma jeszcze Heralda w ogóle. O, no to idealnie, to może turret jeszcze weźmiecie. Zobacz, ile turret ma życia. Ma, no, powinniśmy zgadzać. Możecie wziąć to i po prostu ty klikasz. Możesz już kliknąć Rikon, tak szczerze. Okej. Okay. Żeby zaoszczędzić ten czas. Ten Herald pójdzie dalej, walnie, a my po prostu cofniemy. Postawię tu warda, nie? Możesz postawić, tak. I co następny item? I teraz chcemy buty kupić, dokładnie, tak? I Zonia? I nie, płomień cienia. Okej, płomień cienia. Tak, i wiesz co, to jest sytuacja, kiedy weźmiemy turret na midzie, możesz wziąć czerwony trinket. A, okej. Okay. Zmień na czerwony trinket, bo my jesteśmy dużo silniejsi niż przeciwnik i on teraz będzie kładł tą defensywną wizję, a my będziemy się jej pozbywać i nie będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Nie wywal się, chłopie, proszę. Pa, leci. Wiesz, to jest ten mem. My mind is telling me no, but my body... Nie,
Opa, o, widzisz na tym wordzie? Mhm. Może... Zdążysz? Nie mamy dźwięku tutaj niestety. Więc nie wiem, jak długo Nikola. Ej, ale w sumie? Dobrze, przerwę wystarczająco. No. Możesz spróbować mu jeszcze raz, tak szczerze. Spójrz na dół, jak wygląda sytuacja. Tam się, no, biją na środku. O, dobra, znowu przerwałem. Mógłbym wziąć turret nawet. Tak szczerze, to jest troszeczkę ryzykowne, ale ten treść nie schodzi, więc jesteś na samego nasu Soyesuo. Everfrost. Everfrost za każdym razem, jak on wskakuje do przodu, z tym rzuca się go Everfrosta. Tak, bo ja zawsze na Vex po prostu grałem z Luden i teraz też mi inaczej, także nie mogę... No czemu tak słabo te Q rzucasz? No widziałeś tego jednego creepa, nie sformiłeś. Jezus. Nie bierzemy tego turret, nie bierz tego turret, idź do dołu po prostu. Okej. Idź do dołu, zrób wizję, postaw, użyj czerwonego Tinketa. Mhm. Okej, nie mają tu wizji, tutaj postaw se kontrolnego. Na skraju, widzisz? Będziesz tak na skraju. Tak, żeby dało wizję tutaj większą. No tak do góry bardziej. Okay. Zobacz, jak wygląda sytuacja na bocie. O, mają low życie, więc może tutaj... Może się zdejmować. No i ładnie, widzisz? I takie zejście... I wracaj od razu na mida. Mhm. Takie zejście jest lepsze, niż wzięcie tego tureta 2 na midzie. Mhm. Bo zyskałeś killa i przeciwnicy stracą miniony na bocie i to jest po prostu, i jeśli chodzi o... fala na mida. Dokładnie tak, jeśli tą falę farmisz, więc to jest dużo bardziej opłacalne, czego ludzie skanalowa. Po prostu nie robią. Czaję. Ty, powiem ci, że nawet mi delikatnie otwierasz oczy na tę grę, dużo więcej rzeczy zauważasz. Naprawdę? No. Nie, nic nie przydałeś, kupujesz pinka. Po prostu nie mamy golda, to czekamy na tego, na tą dużą pałę. I plan taki jak wcześniej... Robię tego, robię Andreja, mógłbym tam podejść. O, możesz podejść, nie zwrócimy uwagi. Ale plan taki jak wcześniej... Nie mamy naszego botlane'a, ale myślę, że ich robię. Bierzesz wave'a i będziesz schodził do góry albo do dołu, okej? Okay? Takie jest twoje zadanie. I can be in. O! Uuu! O, wziął to! Jankos, czy to ty? Ej, dawaj. Ez real. O, no, musisz... Trafisz? O! O! Everfrost? Oj, no nie potrzebnie, dobra? No, nie liczy tego Everfrosta. O! Ale podymka. Bij się. Wygrywacie to. Bije się, no. Wygrywacie. O Jezu, wywalił go. Ale cashin. Pum! Dobrze, spinguj, że trash rzucił flesza. Dobrze, i zasuwaj na mida. Chociaż zobacz, gdzie ten wave jest. Aha, to mógłbym zostawić to z nimi. Zostań tutaj z nimi w takim razie, no. O, jeszcze Jaysuo tu jest. Jaysuo? Jaysuo. Okej, po jakiemu to? Na serio! Pum! Dobra, nice, dawaj, tyrecik z nim bierz. Q efektywnie, dokładnie tak, wszystkie miniony dostały z Q-ska. Musisz tego kanona zabrać jej. Aj. Dobra, zostań tego tureta, żeby koniec, tak? Bo patrz. Ale nie, bo golno nie gdzie idziesz, gdzie ty idziesz? No tam, w sumie nie muszę. Ale po co? No właśnie, się cofnąć, nie? No i teraz już sofka, dobra. Tak. Mamy golda na nowy item. Więc no, jesteśmy bardzo silni, możemy, tak? Możemy Jaya kupić chyba nawet, nie? Nie. Czemu nie? Nie, bo ja ci nie ufam. No dlaczego mi ufasz? Nie, bo jak umrzesz, stracisz wszystkie staki. Ale ja nie umrę. Tak Jaya działa i ten item jest tylko dobry, jak nie umierasz, a ty będziesz umierać. Ale czy ja umieram w tej grze? No dwa razy się... No ale to było dwa razy, no. No i nie idź na bota, na mida, no widzisz, no dobra, widzisz no, że nie dobra, ma co. No idę botem. No idź na bota i w takiej sytuacji no nie chodź do tego mida. Mhm. Ta, bo może będą hitowali turret? No, zobacz następnego wave'a, jak to będzie wyglądało. Patrz, tam kiedyś typuje na bota. Mhm. Mam R-kę. Okej. Coś tam poświrować. Jest jeszcze ta sadzona. Okej. Okay. O! Wu! Jazda! No. Ops. Everfrost, ładnie. Dawaj R-kę od razu. Zablokował. Ale? Dobra. Myślałem, że ściągnie. Pięknie. I patrz. Przejmij wizję teraz na dolnej stronie. Idź tam do góry. Mhm. Postaw kontrolnego warda. Tak, dokładnie tutaj. Ale na skraju. Na skraju. Dobra. Nie musisz tak głęboko. Bo to już ci tłumaczę. No. I jak to nie są. Zwóch zacznie, okej? Okay? Bo on może zawsze ci zablokować, więc. No musisz wytłumaczyć sytuację. O. Bo on tego W. On nie może tego zablokować ze swojego W. No. Bo jego był taki. Może? Bo może. Może. Dlatego zazwyczaj chcemy zacząć właśnie z tego W, jeśli gramy tą Vex. Dobra, fajnie tu wyszło. Zabierz kanona. Dobra. To kamerona. Możesz. Dobra, możesz kupić Medjaya. Pod tak? Content. Pod content. Proste. Ale będzie się kana, wiesz? Dobra, Medjayka zakupiona, no i zobaczymy.
Ile czasu stracisz te stacki, co? Nie stracę. Dobra, jaki zakładzik, żeby było spicy? Nie, już się przegrałem. Dawaj zakładzik, że... Ja już się do 25 minuty się wywalisz. Okej, dobra. I o co? O 20 pompek. Dobra. Dobra. Chodź, chodź. No jakoś tak, dobra, przycięte. O Jezu, nie to... Dawaj, no idź, dawaj, bij się. No, dawaj, dawaj. Walka. O, trafione. Wow, jaki damage. Masz resety, chyba dalej powinieneś iść. Ale nie wiem, gdzie są wszyscy. O, ty chcesz zakład wygrać, okej, no. Dawaj, co, cofniesz się? No nie, no patrz, jaki wave'ik na bocie. Nie, ja już teraz stoję w bazie przez... Dobra, idę na tego bota. Pójdę na tego bota, wiesz? Pójdę. Założyliśmy się o 20 pompek tutaj na kamerach, prawda? Tak. No, dobra. Zobaczymy, czy zrobisz. Albo ja. Ja się wyleję, tak jak ty. Ja zrobię na luziku. No i patrz, po prostu w tej sytuacji możesz stać na tej swoim... Nie idź tam dalej, bo tam nie wiesz. Tam nie wiesz, czy jest zwordowane, tak? Mhm. A tutaj mamy tego kontrolnego worda i tutaj możesz się kampić teraz na przeciwników. O! I zwu, dokładnie tak. I tyle, zrzuciłeś combo, jesteśmy kontrolnym magiem, więc po zrzuceniu komba, jak nie zabijemy, no to musimy cofnąć. Ale chyba nie chcesz umrzeć, co? Okej. Okay. Jakie masz za 10? Wtedy będziesz mógł podymiać mocno. Oj. Zadymka? Trochę zadymka. I co? Przegrana! Dobra. No i co? Kupić na ramieni poszukiwacza, panie trenerze? Czekaj, zobacz. Kliknij taba przed kupieniem. Okej, okay, jesteś jedynym apekiem drużyny. Chociaż nie, bo twój tam kręci AD. Czy mają rezisty? Mają rezisty. Mają 4 HD, w sumie 5 nawet, więc Zonia jak najbardziej dobry item. Tylko bym zaczął od stopwatcha. No. I dwa kontrolne wardy. Dokładnie tak. Dobra, zobacz, czy możesz blue dostać od swojego junglera. Jesteś całkiem do przodu, więc wypadałoby, no, zabrać mu, nie? Tak zrobię, wiesz? Dawaj, zabierz. Zabiorę mu. Czy ty masz stopwatcha zawsze na jedynce? Bo to jest ważne, tak. Ustawienie. Zawsze na jedynce. Komfortowe. Właśnie Zoni, Everfrosta, Wardów. Dwójkę zawsze mam Everfrosta, a na jedynce mam zawsze Zonię. Ja tak czasem mam, że właśnie jak kupię Zonię i nie przestawię jej na odpowiedni... Na topie się dzieją dymy. Na odpowiedni numerek, to zaczynam nawalać w klawiaturę po prostu. Też tak masz, Ludwik, czy nie? Tak. No, dobra. No, fajnie. cool story. No i dobra, i co po tej fali? Mogę podejść topa, bo tam na górę, no, się dawaj, dymy są. A kanona, to nie lubisz farmić. Nie lubię. Rzuć czerwony trinket. Okej. Okay. Patrzyłem się. Dobra, to dwa razy się waliłeś i robisz 40 pompek do 25. Tak? Tak. Ale już drugi raz nie miałbyś. Jak to straciłeś znowu stacki? Dobra, zrobię, ale muszę zrobić przerwę po 20. Dobra. Są, wszystkie linie są przepuszowane i oni robią. No, jak masz wszystkie linie przepuszowane, to jest... Dostać control warda na Nie, to jest fajne okienko, żeby wziąć sobie wilki. Okej. Okay. No a wilki są na dole. Na dole, no idę tam po nie. No bo jak nie mamy co robić, tak szczerze, to branie dżungli swojemu dżunglerowi nie jest takie złe. Po 20 minucie właśnie. Oj, z tym kasztanem. No jesteś kotletem. Nie. Co? No dobra. Prościutko kaparowy. Dobrze, świniaczku, no. Spokój się. Dobra, idziesz też iść po następnej fali, znaczy po tych wilkach. Musisz wiedzieć, gdzie. Mogę podejść na mida, do tej kajsy. Dobrze, a ruszysz kamerą gdzieś, czy będziesz tak patrzył na swoją wex? To puszuję, ale tam idą chłopaki, więc no mógłbym też ewentualnie podejść bota, ale nie mam tu wizji w ogóle. No i nie powinieneś do bota. Mogę zrobić tak. Do góry. Bo na bot jest puszowany, tak? Tak jak ci mówiłem. Więc po coś do dołu tego. To jest moment, kiedy staracie się grupować wszyscy. Więc możesz, jako taki lider drużynowy, fajnie tutaj postawiona wizja, pingować, żeby wszyscy razem tutaj chodzili. Moglibyśmy tutaj wejść w ogóle w nich. No, może coś będzie. Tylko Kajsy nie ma, widzisz? Musisz patrzeć na mapę. A Kajsa jest waszym tutaj głównym carry, więc... O! A czemu jarkujesz? Bo nie mam tego, staczków. Okej, ale on wypadł. Okej, Lee Sin go zabił. Zobacz, co z Lee Sinem jest. O! O, nie temu dałem. Stopwatcha. Wiem. Kurde! Dobra, nie tak źle, nie tak źle. Mogą wziąć turę. Przeciwnicy wzięli Barona, czyli takiego potężnego potwora, który daje nam zbuffowane miniony i ulepszone statystyki, ale jak przeciwnicy umierają, to oni tracą tego buffa, więc... W ogóle jakie są buffy? Więc jak ich zabijacie, po tym naszorze to jest bardzo dobre dla was. Jakie statystyki są głównie zbuffowane na tym, na naszorze? AD, AP i... I armor?
Nie, nie. ADAP i miniony są ten, po prostu silniejszy. Okej, tylko tyle. Myślałem, tak, że, tak. Myślałem, że ma jakiś armor czy coś w tym stylu, wiesz? Z tego co wiem, to nie, ale może coś zmienili. A, gdyby robią. Jakby Kaisy nie było, no to tragedia byłaby. Ona tutaj niszczy wszystkich. One ale, w ogóle ją, ale w ogóle jej nie ruszają. Dobra, teraz się... No ale ja jestem za minutę! No i co zrobisz? I podejdę na bota, bo się poszuje farma. Dobrze. Dobrze, już zaczynasz myśleć. To mi się podoba. Proste, co? Jak to szybko dzieci dorastają. Ale to Marzejka jest OP. Jest OP, co? 4 staki, ale spokojnie, one się jeszcze nabiją. Do końca gry robią 25. Zakład? Nie. O, jak sfarmione tutaj ładnie wszystkimi tutaj skillami. Widziałeś? O. Myślałem, że wytrzyma jeszcze jeden hitek. Dobra. Ej, dobra, idę tam na tego mida. Możesz się przejść, tak szczerze. Mógłbyś spyszać jeszcze jedną, ale nie widzisz, co się dzieje. No ruszaj tą mapę. Widzę. O, jak trafisz z Rea, to możecie zabić ich. Ojej, no myślałem, że się poruszy. Nie, już tutaj nie idź, Oj, ucieczka. Ucieknę. No idę sfarmić bota. Dobra, dopuść tego bota. No teraz musicie czekać. O, rzucie refrostar niego może. Dobra. No na tego smoka raczej, no musicie oddać, wiesz? Fajk się bije. No ale zostaw go. Dobra, no widzę. No czasem po prostu musisz zostawić jakiegoś pajaca, okej? Okay? Czaję. No tutaj troszkę ryzykujesz, bo mogą być na bocie. Ale jestem obok wieży, mamy wieżę jeszcze. No dobra, masz flasha, okej? Okay? No to nie tak źle. Oj, flash no. Stopacz? No i po co ci ten stopacz był? No jak nie możesz kliknąć? Na pewno masz go na dobrej ten tam? Przycisku, czy nie? Hej, halo, jesteś? Hej, pompek. Daj mi spokój, co? Nie, no kurde, próbowałem odflashować i wtedy użyć stopwatcha, ale nie udało mi się, dostałem 3 stuny. No dobra. Niestety. Możesz napisać dla drużyny swojej, guys, let's play together. Okej. Okay. Żeby zachęcić ich do wspólnej gry. Ponieważ aktualnie wszyscy umieracie po kolei, tak bez sensu. Kurde, jakie pisze, jak kasztan. A jak wiemy, League of Legends to jest gra zespołowa, prawda? I sami nie wygrasz, Ludwiczek. Nie ma Kaisy, nie ma Lee Sina, więc nie wiem, czy chcecie się dobić tak naprawdę. Po prostu... Powoli odpuszczę tego wave'a. Niby Ezreal z Jaxem byli na górze, znaczy na środku. O, ale teraz ale Jax może mieć TP-ka. O Jezu, ale oni będą szybsi. Weźmy cofka. Opie, robimy to. Dobra. Oj, nie trafiłem. I co teraz? A teraz go bijemy. I co teraz? Jest git. Ale... O! Ej, dawaj do Gazrela. Z W mówiłem, zacznij! Dobra, cicho. Jak to Majajka? Coś ci się nie podoba? Wiesz, że może jakbyś miał tej Majajki, miałbyś normalny item? Byś mógł, może zabił teraz Ezreala. Zobacz, ile mu życie zostało. No wiem, że mało. No trudno. Miałbyś dodatkować 40 AP. Ale słuchaj, ale jeżeli bym nie spróbował pod tą Medżaję, no to kiedy bym podniósł spróbował? Ty, ale wiesz, że masz takiego geniusza, który stoi obok ciebie. I powiedział, że ją skłamał. No powiedziałeś, teraz proszę wyciąć fragment. Powiedział, dobra, leć Medżaję. Ja wiedziałem, co się stanie, dlatego, żebyś się nauczył. Tak, nauczył. Za ile masz do niej? Ile kosztuje? Już będę miał. No. Następną gierę też Medżaję składam, bo też będę do przodu pewnie. I zobaczę, tak. No tak. Kurde, drużyna, no halo! Dobrze, tutaj już widzę, że trolujesz, więc... No ale jak troluję? No kurde, wszedłem idealnie, zdałem wszystkim Fira. Dobrze, wrócimy do tego momentu, gdzie zacząłeś już lekkomyślnie grać. Mówiłem ci, że nie masz drużyny i się zacząłeś bić. No więc zobaczymy to na analizie. I aktualnie przegrałeś wygraną gierkę. No tak, to prawda, ale to nie miałem drużyny. Co o tym? Ja, nagle zacząłeś bez drużyny. Nie podoba się. Tak, no chłopie. Nie podoba się, może przyjdźmy to do FF. Była wygrana gierka przez to, że Medżajkę kupiłeś. Stary, wszedłem tutaj w środek, dałem Fira wszystkim praktycznie, a moja drużyna w ogóle mnie nie sfollowowała. Kurde, ale to... Jeszcze mam, bo to banda kiepów jest. Całą drużynę miałeś, co? No strasznie. Tragiczny. No tak. Nie mogę na nich patrzeć. Ludwiczku, mój kochany, strolowałeś wygraną gierkę. Wiesz, co trzeba zrobić po takiej gierce? To nie ja strolowałem, to drużyna mnie strolowała. Tak. Nie zobaczymy na analizie, jak drużyna Ludwiczka strolowała. Nie dajemy nikomu honora.
Tak, tak, dobra. Niestety. Do zobaczenia. Wybrałem kilka akcji Ludwiczka z tej gierki, które właśnie tutaj sobie omówimy. Ludwiczek, pamiętasz, co to będzie się działo? Nie. No, nie pamiętasz, dobra, nie to, pamiętam. To proszę o rozpoczęcie replayu. Więc tutaj bardzo ładnie zagrasz. Już wiem. Znaczy, czy ładnie bardzo zagrasz, na pewno jest troszkę do poprawy, ale na papierze było całkiem okej. Okay. Nie bałeś się tutaj, że masz przewagę levela, ja sobie miał piąty level. Ty miałeś siódmy i tutaj flashujesz, nie boisz się, samiec alfa jesteś totalnie. No i tutaj zabiłeś. Ładne to było. I poproszę teraz pauzę. Zabiłeś przeciwnika, będziesz miał kontrolę nad falą i będziesz miał do wyboru albo spojrzenie na górę, na bota, albo hitowanie mida. Zrobiłeś to, ale w bardzo słaby sposób i tutaj będzie bardzo nieumiejętne ruszanie mapą, bo nie wiem, gdzie ty kliknąłeś tą myszką sobie, ale to, że spojrzałeś na to, było bardzo dobre, tylko później kolejno kliknięcie, zamiast na swoją postać tutaj, to ty kliknąłeś gdzieś tutaj i ty nie wiedziałeś, co się dzieje. Mhm. Więc na papierze bardzo dobrze to było. Rozegranie, no dosyć, no słabe, ale nauczymy się. Chyba nie wiedziałeś, że można klikać spacją, żeby cofnąć na ten, na swoją postać. Wiesz co, ja wiem, że się używa spacji, ale nigdy w moich gierkach nie było mi to aż tak przydatne, a teraz widzę w sumie, że to nawet było przydatne. No było przydatne, bo jak, pewnie jakbyś cofnął swoją postać, to byś rzucił jakieś EQ i może przeciwnikom byś sfirował i no, byś pewnie uciekł. No, zdarza się. Tutaj Ludwiczek, odradzają ci zakup Magi'ki, ale ty mówisz, że no jesteś kozakiem takim i nie będziesz umierać. Więc czy opłacało ci się kupić tę Magi'kę? Wydaje mi się, że to był kluczowy faktor, dlaczego przegraliście tę gierkę. To powiem tak, że no, opłacało się kupić tę Magi'kę, no. Gdybym nie przykasztanił. No dobra, ale ja znam ciebie lepiej niż ty siebie, wiedziałem, że przykasztanisz. No ale to nie było do przewidzenia. Nie było? Nie, bo często... To jest jasnowidzem. Nie, ale szczerze powiem, że często kończyłem mecze z 25 stakami na Magi'ce, więc to był po prostu delikatny failik. Wydaje mi się, że okłamujesz mnie, bo oglądałem... Nie okłamuję cię, oglądałem twoje gierki. No. Na mecz historii no. Nie miałeś żadnej gierki poniżej 8 śmierci. Ale ty co, ty patrzyłeś ostatnio jakieś 15 gierek? No tak. No ale mówię wcześniej, no a, ja nie gram, tak, ale ja nie gram na midzie praktycznie, nie? No ja teraz przed coachingiem sobie grałem trochę z Sylasem na midzie, żeby się podszkolić. No i umierałeś cały czas, dobra. No tak, bo się denerwujący. Pompowałeś już? Nie. No właśnie, dalej. Chyba więcej chcesz, dobra. No, tragiczny zakup Ludwiczek. Weź lubię grać i weź mi się dobrze grało. No to po zakupie tej Magi'ki było dobrze, no to momentu stresania staków. Po prostu mnie podkurzył, on mnie sprowokował mnie. Jakby go nie było obok mnie, to zrobił oro dalej. Kurde, jak się skupi, to jest całkiem spoko, ale no ale troluje, no i mnie wkurza, bo była wygrana gierka, kupił tę Magi'kę i no i się popisał po prostu, jak kotlet zagrał później, no. To jest moment, w którym zaraz padniesz, jak patrzymy na mapę, tam Kęcza nie ma z wami, Kajsa jest w bazie, więc nie chcecie się tutaj bić, bo przeciwnicy mają przewagę liczebną, ale ty, mimo tego, że ci pomówiłem to, chcesz się tutaj bić i po prostu umrzesz. I to jest no tragiczne, bo dajesz przeciwnikom szansę na powrót do gierki. Zwłaszcza, że jak masz taką przewagę, to dajesz przeciwnikom shutdown i oni dostają dodatkowy zasób złota niż za normalnego killa. To ja się mogę wytłumaczyć, zobacz co robi Pike. Aha, czyli rzucasz wszystko na swojego tutaj Pajka. Nie, rzucał Q, myślałem, że przerzuci go przez ścianę po prostu. Ale dalej, ja, mimo tego, jakby przerzucił, mimo by tego, jakby przerzucił, padłby. To gdzie jest Kajsa? No ale ona już do nas szła. Ale... Jakby padł trash... No, to co? To myślę, żebyśmy przeżyli. Ale trash jest useless. Co ci trash zrobi? Tutaj, o! W tym miejscu dostałem stuny. Na przykład od trash. A, no dobra. Ale patrz. Jakby Pajk przerzucił tego przez ścianę, to musisz rzucić przynajmniej 3 skille, żeby go zabić, prawda? Mhm. Wtedy nie miałbyś skilli, żeby dalej się bić. No tak, ale jeszcze był Lee Sin obok mnie, mógłby wykopać wtedy, miał dostępnego ulta, mógłby odkopać Yasuo. Jakby szyny były dobre, to no, coś tam... No nie mam racji, mam rację, no mam rację. Dobra, Kajsa była na wilkach, dobrze się była, biłeś Kajsa za daleko, bez przewagi, straciłeś Magi'kę, oddałeś shutdowna, 2. Oddałeś Magi'kę. 3. Jesteś kotletem. Dobra. Więc słabo to jest zagrane. Nie rysuję kotleta. Dobra, kotleta. Czyli tak z Minecrafta jakie były takie. O, to ładny kotlet. Jak chleb. Chleb. No. Dobra.
Tutaj Ludwiczek, już straciłeś kontrolę nad sobą, bo mimo tego, że dwójka twoich teammateów jest martwa i ci mówię, żebyś nie szedł na tego trasha, bo to jest support, więc to nie jest żaden carry, którego wykluczenie dużo wam da. Po prostu wchodzisz i podejmujecie walkę 3 na 5, no, która no, nie może się skończyć dobrze i fleszujesz głową w ścianę z jakiegoś powodu. Nie, bo nie trafiłem ulte, jakbym trafił, już nie, ja tak mam, wiesz, jak nie trafię jednej rzeczy, to potem idzie za nią 10 kolejnych. Dobrze, czy na papierze to było dobre? Na papierze teoretycznie to nie było dobre, ale jak złapaliśmy Thresha, złapałem reset, była szansa zabić tego Nasusa, gdybym miał R-kę. Jakbyśmy zabili tego Nasusa, to bym miał reset i myślę, że była tam szansa powyciągać jeszcze ze dwa fragi. Okej, czyli chciałeś być kreatywny? Tak. Nie chciałeś być jak Showmaker, po prostu... Nie chciałem być pusiakiem, okej? Mówiłeś, żebym nie był. No dobra, ale to na linii. Tutaj już masz 6 śmierci, Medjajka, to nawet staków nie stracisz, więc to w sumie, no powiedziałem, umieraj. Lecę all-in, no. No dobra, no to... Ale karny kotlet dla ciebie, narysuję ci karnego kotleta. Dobra, i... To jest bułka. Dobra, bułka, dobra. Masz coś do powiedzenia na swoją obronę? No już chyba się obroniłem, nie? Nie obroniłem się, dobra. No, powiedziałem, że to nie była moja wina. Gra była dosyć intensywna i nie skupiliśmy się aż tak bardzo na wizji, szczególnie, że byłem do przodu i musiałem się bardziej zająć wyciąganiem mojej drużyny z czeluści Summoner Srifta. Założyłem taki wielki plecak o nazwie drużyna na plecy i próbowałem ich ciągnąć, ale no tak mnie rozbolały plecy, że pękł mi kręgosłup i Medjaja doprowadziła mnie na samo dno niestety. Dobra, pompki? No dobra. Dobra, będą pompki. A więc była zbrodnia, będzie kara, Ludwiczek, kładź się na kolana i pompuj do samego rana. Na karę bardziej zasłużył mój trener, ponieważ to on nie wyciągnął mnie ze złego momentu, a o to go prosiłem, mówię do niego, ty, no to jak nie idzie, no to mi powiedz, co mam robić, a nie wpieprzaj mnie dalej na minę i wpierniczył mnie dalej na minę. Bez biadolenia, taki był perk. W Dead by Daylight, wiesz? No jak? Bez biadolenia. Bez biadolenia. Okej, dzięki. Fajnie, dobra. Dzięki za info. 3, 4, 5, 6, 7, 13. 18, nie zaliczyłeś tego. 18. 18. Dobra, stuję, było 20. Dobra, zrobię te dwa jeszcze. Dobra. 20, dobrze. No, pożegnaj się, Ludwiczek, zmęczony, sapany. Widzowie, jest nauczka, że jak nie jesteście w 200% pewni swojej postaci i jesteście do przodu, to nie kupujcie Medjay. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek Prostych Sztuczek. O! To się wytnie. Dobra, dumbel, bo nie byliśmy w zapisie. To nie była łatwa lekcja. Czy Ludwiczek wyciągnie z niej wnioski i lepiej zaprezentuje się w kolejnym odcinku? Ruszaj mapą, więc okej? Dobra. Przekonajcie się sami, jak poradzi sobie z opanowaniem wymagającej Irei. Jak zwykle moja wina czekoladka. No a czyja moja ma być? No... Przecież ty mi mówisz, czy mam grać.